Witam was widzowie w kolejnym odcinku z Wiktorii Trójki. Skończyliśmy na tym, że tutaj Prusy mają wojnę z Austrią i się biją, ale to nic nowego. Ale dostałem dużo porad, które chętnie dzisiaj wykorzystam. I prawo, znaczy my wzięliśmy, ja wziąłem, nie będę was w to wplątywał, prawo milicji narodowej i dostałem opinię, bardziej poradę, że to nie jest za dobre, armia zawodowa. Powiem tak, no armia zawodowa daje sporo i można coś z nią zdziałać, ale problemem jest może to jest ze względów trochę politycznych, że tutaj no siła zbrojeniowa trochę by zyskała, chociaż mniejsze w sumie, ale no moim zdaniem milicja narodowa była dobra, w sensie jak ja grałem, ale no w sumie rozumiem ten tutaj na przykład współczynnik poboru, spadek morali, codzienne przyrost doświadczenia jednostek w armii, a tutaj to nie ma w sumie doświadczenia, a tego nie zobaczyłem akurat. W ogóle nie zwróciłem uwagi na to, więc w sumie to, jeśli chodzi o punkciki i o armię, to to jest dobre w sumie, bo można 100. Tu możemy, maksymalną jaką armię możemy zrobić, to chyba 150 około. A tutaj można było więcej zrobić. Mamy 3, czyli na 100. Co prawda by nas to multum kosztowało, ale można było zrobić. Ale najlepsze jest to. Pobór powszechny. Bo można mieć 100 tego i 100 tego, przez to armia może być gigantyczna. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, to zapraszam was do lajkowania i pisania komentarzy, na przykład z takimi poradami, które chętnie wprowadzę. W sensie, no, jeżeli wiecie, że coś na przykład dzisiaj jest robione, to możecie powiedzieć, na przykład ktoś to przeczyta, albo ja przeczytam i o tym wspomnę. Przez te osoby, które to oglądają, może coś zmienią w rozgrywce swojej, tak jak ja planuję. Amunicji im brakuje, trzeba amunicję produkować i podobno dużo drzewa, zaraz sprawdzimy, czy meble to w przemyśle można zobaczyć, znaczy nie, chociaż tutaj, no meble bardzo dużo kosztują oraz podobno poza meblami, znaczy to są to, a poza meblami coś jeszcze dużo kosztowało. Ubrania. Ogólnie wszystko dużo kosztuje. No może nie wszystko, taka duża większość. Ale na pewno co to trzeba obozy drwali rozbudować na maksa wszędzie. Bo drzewa nigdy dość. Nie, czekajcie, czemu ja mam tu akademię? Mamy tutaj w ogóle różne te. Dostałem też, no tyle akurat wiem, że jak jak chyba, co to było, wolność myśli, czy co tam było wprowadzone? Kurczę, teraz zapomniałem. Mogłem sobie zapisać te komentarze, które dostałem. A, i macie tutaj górę pokazaną. Co prawda ucięty jest dół, ale nie wiem, co mogę zrobić. No mój monitor jest specyficzny, muszę go naprawić, no. Coś jest z nim nie tak, rozdzielczość się rozwaliła tutaj. I to mówiłem już w poprzednich odcinkach, których nagrałem. Znaczy w poprzednim. Wolny handel? Nie, jakaś pamiętam, że jakieś wydarzenie. Czerwona panika, ojoj. Jakaś jakieś tutaj wydarzenie powodowało, że ci, gdzie oni są, właściciele ziemscy zmieniają swoje idee, z tego co pamiętam, tylko no właśnie, nie pamiętam właśnie, jakie to były idee, musiałbym sobie przypomnieć. Ale dobra, lecimy rozgrywkę, na razie trzeba czekać, troszeczkę zarobimy, zobaczymy jak sytuacja. No już nie zaczniemy tej wojny tutaj z Prusami, bo przegrywają z Bawarią.
Bo tu wojna z Bawarią była o zmianę reżimu i otwarty rynek z Austrią. Aha. Ej, to chyba Prusy się nie połączą jak nadrenia. Tak, dobra, nie będę się ośmieszał. I Tyrol, to znaczy Tyrol zdobyli, a teraz go odzyskają. No i tutaj zdobędą, to czyli Niemcy nie wejdą do Strasburga i tutaj tych regionów. Strasburg chyba tylko. Tak, bo to są te trzy prowincje. Mentz, Strasburg i... Kurczę, te nazwy nie mogli łatwiejszych wymyślić. Dobra. A już się wojna skończyła. Bawaria to zdobyła. Ty Prusy słabną. Oni mają tyle armii, a my mamy tyle. No cóż, nie damy zbytnio rady. Kraków może? No bez niczej pomocy nie damy sobie rady zbytnio. No tu nie, tu się nie łudźmy. Nie damy rady sami. A i dostałem wiadomość, jak najlepiej powinny się rozdzielać jednostki. I panów usuniemy. Tu jeden maksymalnie można. No to dobra, niech będzie 101. Na chwilę obecną, niech tak to wygląda. Dowiedziałem się, że podobno najlepszy template to 1 na 1. W sensie 1 na 1, 0 albo 1, 0, 1. Ale my idziemy w artylerię. Mamy też własne fabryki artylerii chyba gdzieś. No to będziemy artylerię robić. Mamy broń. Artylerii nie mamy, czyli się pomyliłem po prostu, no cóż. No i huty stali, budują się. Zobaczymy, właśnie, co chcą budować. Teraz znówmy budowę. Trochę się zadłużymy, ale niech wybudują to. Przynajmniej coś będzie się działo. Jak zbankrutuje, to będzie ciekawie. Mamy niskie podatki, co nie? Tak. Stawka, znaczy nie najniższe, ale niskie. I szczerze, chyba będzie trzeba podnieść na trochę wyższe. Co prawda nasza ekonomia trochę zbankrutuje. Znaczy zbankrutuje, oberwie. Czyli PKB per capita na mieszkańca nam ucierpi. No bo jeżeli ludzie będą musieli wydać więcej w podatkach, to mniej będą wydać na produkty. Przez co mniejszy mamy popyt, mniejszy mamy no wiadomo, o co chodzi chyba. O Śląsk. A na Śląsku już pociągi są. W sumie... Ej, w ogóle inne pociągi są. No tak, przecież jest te DLC. W ogóle uwielbiam fakt, że do tej gry wyszło DLC, które dodaje wam noc i dzień. I to jest DLC. Za nie normalnie musicie zapłacić. Czy to się wyzwoliło? Tego nie pamiętam. Czy to się wyzwoliło? Chyba tak, ale wracając, uwielbiam fakt, że takie rzeczy tutaj kosztują tyle pieniędzy. Chyba to tam około 40 zł to kosztowało, za to, żebyście mieli w grze dzień i noc. Więc uwielbiam to, uwielbiam paradoks. A tak na serio to nie, ale no mają swoje fajniejsze, gorsze gry. Przynajmniej nowe tekstury pociągów są za darmo możecie odebrać. Które się zmieniają z czasem. Ale się buja, chłopie, jak to się wywali zaraz ten pociąg. O, metoda konserwacji. No i super.
Czemu fabryka broni? Czekajcie, wstrzymamy. Ej, traciłem pieniądze. Tego się nie spodziewałem. Za dużo wydałem pieniędzy, super. To nie. Mamy tutaj konserwa. Ej, są nowe. Ej, tego nie było. Są konserwy różne. Konserwy mięsne, konserwy rybne. Czego mamy najwięcej na rynku? Aha, mięsa nam brakuje. A ryb? Ryb mamy sporo. A to konserwy rybne. Chociaż zwyczajne konserwy jakoś nie przeszkadzają. Też tyle samo zarabiają. Ale no dobra. Tutaj jakoś tak słabiej idzie, tu mamy. I podobno ateizm, który wprowadziłem i zdobyłem za to osiągnięcie, powoduje dyskryminację. No cóż, pewien błąd się wkradł. Zdarza się. Ale za niedługo może to zniknie, patrząc, że mamy 37% prawie ateistów. Judaizm. Tu mamy w ogóle, jakie są religie tutaj? O, nowa. Michał Prądziński. Kim ty jesteś? Jest! Mamy! Mamy to! Uwielbienie. I mamy tego z inteligencji. Dobra, jego nie wyrzucamy. Nieważne, jakie prawo proponuje. Jego nie wyrzucamy. On jest. On będzie nam promował partię liberalną, na której mi zależy w sumie. To trzeba wprowadzić. Kurczę, to by było najlepsze, ale to mi nie wyjdzie. Dobra. Spróbujmy to. Tamci się pownerwiają, ale może to wprowadzimy. Więc wprowadźmy, ja zobaczę, czy się wszystko nagrywa. Tu się w ogóle budują kopalnie. Dobra, sami się będą rozwijać. My może spłacimy te długi i będzie dobrze. W ogóle zobaczmy, co się dzieje na świecie, jak tak, żeby nie było, że nic nie robię. Zobaczcie, co się dzieje na świecie. Teksas został zdobyty przez Ameryczkę. Tutaj Bawaria jest tak jak. Bawaria jest monarchią. Francja zdobywa tutaj pod rządami Bourbonów. Jest Francja znowu. I zdobywa. Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa ten region. Aha. Dobra. Zapomniałem, jak się to nazywa. Algeria? Tak? Chyba tak. Trzeba w Geogesera zagrać czy coś. Zobaczyć. Zobaczymy, czy bym wiedział, gdzie co jest. Włochy. Włochy to się już połączyły. Ja nie wiem. Ja Włochami się bardzo późno połączam, a oni się połączyli tak szybko. No Prusy w tej rozgrywce najwidoczniej chyba upadną, rozpadną się jak klocki Lego, nie wiem, tutaj na kilka części. Nie połączą się, wątpię, jak Bawaria tutaj i Austria blokuje ich. Jeszcze Francja pewnie będzie blokować, no to się nie dziwi, to nic dziwnego. Wielka Brytania, to się tam nic nie zmienia. Tutaj jakieś działania? Nie, tutaj jakoś nic się nie dzieje. W ogóle ja pamiętam bardzo dobrze dwójkę i mi się bardzo dwójka podobała, jeżeli chodzi o Wiktorię. O, tutaj w ogóle. Co to jest? To są stosunki? Aha. Państwa, dobra. Nie zauważyłem tego. A, niskie poparcie, niski radykalizm, wręcz zerowy, to nic takiego. Ale pamiętam, że zawsze co robiłem w tej grze, to
Sojusz z desperacji. No okej. Chodzi o to, że jak grałem Polską, to szybko dogadywałem się. A właśnie, jakie my mamy? Trzeba zwiększyć instytucje. I zaraz coś odkryjemy. A, ruchy robotnicze. Okej. Broń gwintowaną trzeba odkryć. Pracę, no to się... Ja ci, ale my zacofani. Jaki ja jestem zacofany tutaj. Jeżeli chodzi o ten... O wojskowość. Karabiny powtarzane trzeba jak najszybciej odblokować. Pobór powszechny, o to co chcę wprowadzić. Czyli tutaj trzeba w tą iść drogę. O! I ruchy robotnicze odblokujemy teraz. Czekajcie, gdzie się buduje? O, to nie muszę ja budować. A nie, ja wybudowałem właśnie. Gdzie to było? No ja wybudowałem, aha. Mamy ruchy robotnicze. I ruchy robotnicze, poza tym, że są, to możemy dodatkowego agitatora dodać. Mam nadzieję, że inteligencja będzie. Albo przemysłowcy. To mogą być dobre. Dobre osoby na dobrych stanowiskach. Bardzo mało zarabiam, widzę. Trzeba będzie zwiększyć podatki najwidoczniej. Wydatki na wojsko... Nie no, nie będę zmniejszał. Ale wracając do mojej taktyki. Ja pamiętam, że jak zaczynałem, to szybko z Rosją się dogadywałem. Atakowałem... Prusy i w sumie też jakby wyszła Wiktoria 3, to też to robiłem. Zdobywałem Gdańsk, Poznań, Świętokrzyskie chciałem powiedzieć, tego. Śląsk zdobywałem później, ale zdobywałem z czasem. Królewiec też z czasem. A później z Rosją zrywałem i zdobywałem tej resztę terenów. Ale pamiętam, że też często co robiłem w Wiktorii dwójce, to jak miałem już dostęp do morza, po prostu płynąłem, podbijałem Zulusów, później te resztę tych państw, które tu są, i rozwijałem po prostu kolonie, tak. Po prostu zdobywałem to, tutaj później zdobywałem kolonie, bo tu ropa była i jest nadal, wiem, pamiętam, i zdobywałem też to. I też czasami tutaj działałem. I miałem takie duże, znaczy no, niewielkie kolonie. O, faza projektowania, super. Więc kiedyś było o wiele łatwiej, jeżeli chodzi o tą grę. Ale dobra, podwyższmy podatki. Przepraszam, mieszkańcy, musicie bulić teraz więcej pieniędzy. Trochę nam spadnie i to zobaczycie na wykresie. Mamy funt i 17 pensów. I zaraz to powinno spadać. A jak nie będzie spadać, to w sumie? Ciekawie. W ogóle nigdy nie umiem spowodować, żeby było więcej lojalistów niż radykałów. Nigdy mi się to nie udaje. Jakoś. Na razie dajemy radę, oj. Nie wiem, 20 minut. Wprowadzimy to prawo, tutaj troszeczkę w... Nadal nic tak zbytnie nie robimy. Trzeba czekać. No to co, pominę wam to czekanie. Wrócę jak coś będzie się działo. A więc tak, widzowie, troszeczkę tutaj porobiłem. Zrobiła się fabryka, budują się nowe obozy drwalów. Patrzę nadal na pieniądze, żeby ich jakoś dużo nie stracić. I są wybory. Cholera, PSL ma większe ten... PSL ma takie większe poparcie niż my. Trzeba to zmienić. Proszę, wydarzenia, które nam na to pozwolą. Niech się wybudują te jeszcze dwie. O! Agresywna kampania. No sorry, no koledzy po fachu
No ale trzeba jakoś wygrać. Poświęciliśmy swoich na rzecz siebie. Dobra, niech się ten zakład wybuduje, tu kopalnia się buduje. Mamy problem z... Możemy robić amunicję i ona zarabia, tylko potrzebuje materiałów wybuchowych. I taki problem jest z tym. No troszeczkę miałem 4 na plusie, a teraz jestem 1500. Dobra, teraz będzie trochę poczekać, ale jak tutaj z zarobkami? Aha, teraz tracimy, bo nie mamy materiałów. Tu zarabiamy. O! Partia. Czekaj, o co chodzi? Zaraz. Uważaj, tylko jego partia. Kurczę. Nieważne co zrobię, to zyskuję. Nadal mamy większe procenty. Ale jest to problematyczne. W ogóle jak to? No jakieś bezrobocie jest, ale... Wygramy chyba. O! A to się nam przyda. To co to? Drut kolczasty. Dobra, chyba wygramy wybory. Kurczę, ale to są małe procenty. Ile tu? Ja cię, tylko 5000 ludzi nas różni. Proszę, nie. Wygrałem. Jest. Zwiększamy tutaj te rzeczy. Aha, was nie możemy wywalić. Kurczę. A was piętnuje tutaj. Kurczę, ci chłopi to... Znaczy... A jakbyśmy tak zrobili... Kurczę, ale no nie chcę ich w rządzie. Tego będziemy. Dobra. Może damy jakoś radę. Zobaczmy co jest jeszcze tutaj. A, dobra, to wprowadzamy. Jakaś tam ustawa widziałem, żeby... O nie, wcisnąłem coś co nie chciałem. Dobra, jeszcze tak z kilka minut. Oho, jakaś tutaj rewolucja się szykuje, widzę. Ojej. W Poznaniu, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Gdańsku. Ogólnie na ziemiach polskich. No jakieś bunciki lecą. I to takie srogie widać. Przed czymś protestują. Co się tam u was dzieje? Pokażcie. Sprawy wewnętrzne. Zachowanie prawa dzierżawy rolnej. Aha, to stąd co obawy. Wywalać. Aha, bo to jest bardzo dobre, a to jest niższe, ale radykalizm jest duży. Czyli po prostu właściciele ziemscy z dawnych terenów Polski nie podoba się, że chcą im zabrać ziemię. Trochę. Okej. Okay. Dla nas każdy buncik tutaj jest na naszą rękę. Możemy to wykorzystać. I czy dzisiaj coś zrobiliśmy? Na pewno rozbudowaliśmy się trochę. To powstawało tu trochę fabryk. Aha, to nie ma zasobów, to nie ma pracy. Ale porobiliśmy trochę obozów tych, drwali. W niektórych jest już pełno. Zdobyliśmy nowe technologie i idziemy coraz bardziej. Tutaj teraz nacjonalizm.
nieudolne rolnictwo. I wprowadzamy nowe prawo. No i rozwijamy tutaj naszą edukację na drugi poziom i organy ścigania. A jak to tutaj wygląda? No i wprowadziliśmy prawo, no i super. Nowe. I teraz będzie można. Teraz to, przez to, że mamy to, to możemy teraz coś innego odblokowywać. W ogóle technokracją. Ale nie. Nie. O. Wyłączność kulturową możemy wprowadzić. Ej, to może być. Ej, to może być dobre. Segregację rasową, no nie wiem, czy chcę wprowadzać. To można by. Właściciele. Nie no, chłopi w większości tutaj problem robią. Wolność zgromadzeń w sumie można by było zrobić. Podatki. Uuu, większe podatki. No to to na pewno zrobimy. Więc szykujemy nowe większe podateczki dla obywateli. Tak, wiem, że tego nie ma. Z Wielkiej Brytanii to będę sprowadzał. No i tyle. W ogóle tam jakieś embargo na Chile idą. Co tutaj się dzieje? Wojny jakieś? Coś jeszcze było. Znaczy poza tym, że się rozwijamy coraz lepiej i widzę, że te przemysłowcy teraz coś robią. Jeszcze więcej. To coś. To poza tym mamy fabrykę. Tutaj się polepsza trochę życie. Mamy nowe prawa i udało nam się zdobyć agitatora, który jest mega dla nas dobry. No i cóż, no. A ten zaraz. Ty jesteś dobrym. Drobnomieszczaństwo. Aha. No tak. No ale zarabiamy pieniądze. Za niedługo się odkujemy może. Będzie dobrze, widzowie. W końcu się rozwiniemy i zdobędziemy nasze tereny, które tutaj jeszcze są pod ich rękami. Wykorzystamy może Rosję. Dogadajmy się z Rosją może. To jest potrzebne nam do sojuszu. 64. Ranga. Liczba sojuszy. Różnice ideologiczne. Niechęć bazowa to niechęć bazowa. To ultimatum jakieś. Okej. Więc dobra, widzowie. To sobie na tyle. Ej, jak się nam edukacja podskoczyła. Mieliśmy chyba 30 na początku, a teraz 41. No i biurokracja widzę, że trochę obrywa. W sensie. No nie mamy zbytnio funduszy. Znaczy no, biurokratów. Trzeba zwiększyć, wybudować nowe jakieś biura. Urzędy. No ale to już w następnym odcinku. Więc tutaj w Warszawie. O! Czekajcie, bo teraz jeszcze zanim skończę, bo zapomnę to później. Patrzcie. Jacie, ale my na tym zarobimy. No i pyk, silniki parowe jeszcze się zdobyliśmy tutaj. Kotły wodne. To o wiele lepiej nam wyjdzie. Bo kolej za chwilę odblokujemy, a kotły wodne, no trochę jeszcze czasu zajmie. No i pyk, jeszcze osiągnięcie zdobyliśmy jakieś. O kurcze. Nie no, socjaliści jeszcze popierają to. Dobra, ale mniejsza. Tu się z wami pożegnam. Tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.